czwartek 3 marca w Kętrzyńskiej Loży miał miejsce wernisaż wystawy plastycznej zatytułowanej Portret. Autorką prac jest mieszkanka Kętrzyna Izabela Małagocka-Kurus. Od niedawna jestem mieszkanką Kętrzyna i właściwie przy okazji zakładania karty w bibliotece dowiedziałam się, że co jakiś czas są odbywane tutaj, odbywają się wystawy, a że gdzieś tam pasją moją jest grafika i sztuka ogólnie, no to przy rozmowie dowiedziałam się, że jest możliwość po prostu pokazania swoich prac, a pomyślałam, że będzie to fajny pretekst, żeby w tym nowym mieście, które od niedawna właśnie zamieszkuję, będzie może szansa poznać kogoś i może wspólnie coś podziałać, bo powiem szczerze, że jestem nastawiona na fajne nowe kontakty. Czy ta wystawa jest efektem pani studiów, czy to jest po prostu typowe amatorskie działanie? To jest amatorskie działanie, wypłynęło którejś nocy z potrzeby serca i właściwie tak to się utrzymuje. Zaczęło się właściwie od spontanicznego rysunku, a później już było po kolei. Ale pani nie jest rodowitą Kętrzynianką? Nie, pochodzę z Mrągowa. Po sąsiedzku? Po sąsiedzku, a od listopada właśnie mieszkam w Kętrzynie. Człowiek to jest chyba takie podstawowa materia, która mnie wciąż inspiruje. Jest to właściwie temat nie do wyczerpania, więc dla twórcy jakby temat idealny. A że myślę, że właśnie trudność portretu jest na tyle też wymagająca, że można się rozwijać bez ograniczeń. Wernisaż był również okazją do podziękowania Cezaremu Kwasiborskiemu, dyrektorowi MTI Furni Nowa Polska, za przekazanie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Loży Nowych Sow. Jesteśmy również mieszkańcami Kętrzyna, jesteśmy miłośnikami sztuki, chcemy wspierać lokalną kulturę. I to był właśnie sposób na to, żeby podzielić się tym naszym sukcesem ekonomicznym firmy z mieszkańcami i umożliwić takie właśnie spędzanie czasu dzięki tym naszym meblom, mam nadzieję, w lepszych warunkach, przyjemniejszych, bardziej przyjaznych. O to chodziło. Gorące podziękowanie i wielka wdzięczność wyrażona panu Cezaremu Kwasiborskiemu, czyli firmie Furni Nowa, która ufundowała nam te wspaniałe kanapy, które tutaj mamy, które tamte się już wysłużyły, po 20 latach był na nie czas. Mamy nowe, podarowane, wykonane na zamówienie specjalnie dla nas, także to wielki zaszczyt mieć takich przyjaciół, taką firmę w Kętrzynie.